i z tej strony Sławek, Belek, jak to wolicie, Benek Starter. Osiris New Dawn. Kolejny symulator, tym razem planety. Dość dawno już jest ten symulator w obiegu, że tak to nazwę. Moglibyście spokojnie już... Ale cały czas jest w early accessie, więc cały czas jest dopracowywany. Na sam początek nie będę zaczynał na swoim save'ie, to po prostu wam pokażę. Do wyboru macie 4 specjalizacje. Science, Ranger, Marine, Engineer. Science, naukowiec, Ranger, coś tam w rodzaju tych ze Stanów. Marine to tak samo i Engineer, też jakiś tam naukowiec, czegoś tam. Ja wybieram sobie standardowo Rangera. Dalej, z tego względu, że ma ilość tam punktów. Tutaj na razie nic nie ruszam. To jest kolory. Chyba kolory bodajże ubrania albo czegoś tego typu. Nie chce mi się w to za bardzo bawić, bo jakoś sobie gdzieś tam jak te kolory będę sobie dostosowywał, to później mogę sobie pozmieniać, jak wam się będzie podobało. Nie wiem na razie od czego to jest zależne, tak więc nie chcę się w tym bawić na razie. Lecimy dalej. Tutaj możecie sobie zwiększyć tak samo jak bodajże nie w Raszcie i w chyba jeszcze jedna gra, którą bardzo dobrze wszyscy znają, z dinozaurami. Ark. W Arku też macie coś podobnego, dostosowania sobie wyglądu, postaci, wzrostu i podobne. Dużo gier teraz stosuje coś takiego, więc możecie czasami znaleźć w różnych grach podobne rzeczy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Możecie też random wybierze z automatu. Kolejne rzeczy wybieracie, macie gdzieś tam z punktów i punkty dostosowujecie sobie jak chcecie. Ja tu wybieram staminę, siłę. Speed może tyle co nie, ale bardziej interesuje mnie siła i stamina i zdrowie, tak? Chociaż może ze staminy sobie zyskniemy jednego. Damy sobie w speed. Więc mamy 2, 3, 4, 4 i 2. 4 tam jest, 3, 3. O 10 punktów rozłożonych jest, proszę bardzo. Dalej. Tu specjalizacje, które dobieracie sobie tak samo. Nie rozgryzłem tego, jak grałem na tym, więc odblokowujecie sobie po prostu jakieś skille czy jakieś tam rzeczy, które możecie później wytworzyć. Sama gra jest no po prostu jest na razie w początkowej fazie, więc no jeszcze Early Access, więc dalej jest tam początek tak naprawdę wszystkiego. Więc wybieracie sobie byle co. Do tworzenia czegoś. Co tam chcecie stworzyć i wam te punkty się jakoś rozchodzą. W tym drzewku jeszcze możecie sobie iść dalej. Chemical Stage. 3D Print. To wam się później przyda, więc... Tu macie do 5, więc... Możecie sobie czyścić i od nowa wejść. Tam macie baterię, możecie sobie to zrobić. Lecimy dalej, bo to nie będę przedłużał. Benek. Live. Okej. Okay. Możecie też imię postaci randomowe na przykład tak samo. Sam początek po prostu wybieracie sobie co chcecie. Mi się nas powiem wam szczerze, że gierka, jak grałem przedtem chyba godzinę, może nie całą, pół godziny, podoba mi się. Nie ma jakoś tam za bardzo problemów w graniu w tą grę. Nie ma zbyt dużych bugów.
na dzień dobry wrzuca was w takie coś i musicie zrobić po prostu jakieś tam jakieś rzeczy, tak? Od razu wam pokazuję. Preserw 2. Musicie zadziałać, tak? Jak najszybciej. Liczycie się tak samo zaskoczenia, nie? A nie wiecie co zrobić, trójeczka. I wychodzicie z kapsuły dopiero, nie? No, rzuciło tak naprawdę na dość mocny ten, tak? A, no i używacie F do zbierania. Dwa, aha, bandaże, takie rzeczy. Gra od razu was uczy wszystkiego. Flara. Whip. Heal. Leczenie. Praktycznie tą flarę, czy tam inne rzeczy możecie sobie zastosować, pozmieniać. I to leczenie dać sobie tutaj. Bo do czegoś wam się to może przydać. Naprawdę teraz nie pamiętam jak to rozgrywałem i co to musiałem zrobić, żeby to wszystko zrobić, zdobyć i tym podobne. Misje macie po tej waszej lewej stronie, w okienku. Jest to trochę małe. Chyba gra nawet nie ma języka polskiego. Ale macie oczywiście, wam pokazuję co macie zrobić. Space Debit Fund. Aha, tutaj części sobie zostawiacie. Aha, macie jakieś tam części schować. Nie wybieracie. Macie rozebrać jakieś, macie pozbierać jakieś części. Gra trochę zaczęła z... Tak naprawdę z... Trochę z grubej rury, nie ucząc was totalnie nic, tylko macie coś zrobić i to koniec, tak? Macie coś zebrać, macie coś zrobić. Oxygen tank. No, położę coś innego. O, flarka poszła. Okej, dobra. Nie wiem co wcisnąłem, ale okej. Aha, i tutaj macie wytłumaczenie do czego jest i jak to działa. Okej, dobra. To też nie możemy zastosować sobie to wszystko tutaj. No, czyli myśmy się teraz trochę uzdrowili. A dalej, żeby wykonać misję, musicie zrobić, zebrać tych 20 części. Nie wszystko naprawdę wiem jak działa, więc mniej więcej wiem, ale chyba coś, jakieś poprawki były, widzę, bo nie miałem tego tak bardzo. Jakby nie było tego tak bardzo tutaj rzuconego. Tyle rzeczy nie miałem. Kreatury krab. Coś tam ma jakieś kreatury. Zbieramy nasze itemy. I pewno prawdopodobnie będziemy musieli to wykorzystać później do budowy naszego pojazdu. Albo naszych jakimś tam rzeczy. Okej. Okay.
Ała. Nie wiem, co zrobiłem, ale już się uszkodziłem trochę. Dobra, nieważne, to później to zrobimy. Trochę chyba mam problemy z poruszaniem się. Mysz nie mi chodzi. Albo to przez grę, nie wiem. Ojo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 j
Building Depths End. Okej, dobra. Mam coś zbudować. Naciskamy F2. A i tu możecie później punkty rozdawać. Dodatkowe punkty, że się dostali. Damy w staminkę i damy w strange, siłę. Helm, water. Tabulator. I tutaj mamy coś z budowaniem. Budujemy wręcz to, co mamy do zrobienia. To jest pod F2 tabulator. I potem macie tabulatorem później F3. Możecie zrobić szybciej. Aha! Czyli w pierwszej kolejności budujecie sobie schronienie. Potwierdzacie F. Przytrzymujecie i wam się buduje. Okej. Dobra. No. Building Space Debit Chest. Czyli miejsce chyba na przechowywanie. Aha, i od razu tu macie do zapisywania, reperowanie. Aha, okej. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kolejny F2, F3. Chest, czyli skrzynia. Chyba jak dobrze widziałem. A, i tu możecie kolejne punkty rozdawać, widzicie? Macie do 6 punktów i 4. Do Engineera, Science'a i do tych innych. Space Debit Chest. Deposit. Aha, okej, okay, bardzo fajnie. Możecie rzeczy, które wam się odblokowały, które możecie stworzyć. Zatwierdzacie, przytrzymujecie, się buduje. Proszę bardzo. Okej. Zapiszemy sobie. Aktyw. Dobra. No fajnie, fajnie. Ale na sam początek gra jakby dużo nie pokazuje, tak? Co macie tu robić? Jak macie tu robić? O. Kolejne ciekawe rzeczy są do znalezienia. Widzicie, że jest coś. Musicie się jakby w powietrzu. Czyli coś tu macie do zrobienia i będziecie mogli się tak nosić normalnie. Okej, rewelacja. Trochę jakby coś z kakao. Mi tak przecina, ale nie widzę, żebym miał jakieś. Okej, dobra. Okej, ładnie, ładnie, ładnie. No dobra. Szukamy sobie dalej. Mamy trójeczkę. O, super. Czyli możemy zbierać inne rzeczy. Zaraz wrócimy do innych rzeczy, tylko chcę posprawdzać, co mogę robić w tym trybie. Każdy tryb chyba ma coś innego.
Nie mam sami... brakuje mi... Czego mi brakuje? O kuźwa. Inventory. Water. Drink. Drink. Heal. Chyba pokazałem, powiedziałem o tym, że nie mam, mam niedobór. Problem z po prostu z piciem. Ale moja postać dość mocno zapierdziela. Słyszycie bicie własnego serca. Dobra, damy F3. Mamy zbudować chyba to. No, brakuje nam branches. Chyba, że mamy zbudować to, ale też nam brakuje branches. Patyki, kijki. Nie wiem, o co chodzi. Okej. Okay. Wydaje mi się, że dobrze, dobrze to... naturalne. O kurdełe. O ja cię pierdzielę. Mam nóż, 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 nóż. Właśnie, żadnej broni nie mam. Żadnej broni, niczego nie mam. Pierwszy raz i od razu już kurde mnie coś atakuje, no. Ja jestem totalnie bezbronny. Jestem totalnie bezbronny. Zabije mnie to zaraz. Zabiło mnie, nie? No jak to może być inaczej? Czyli naprawdę mam się rozwijać, mam roztagowywać, ale... Aha, to może dlatego tak to szybko kazało... Może dlatego tak to szybko kazało coś... czyli ja tu mogę już jakieś rzeczy robić teoretycznie. No dobra, ale dalej potrzebuję materiałów. Nieźle. Gra od razu rzuciła nas tak naprawdę na wysokie... Na jakąś wysoką, taką totalną wysoką... pozycję. Aha, tu już mamy skille, które możemy zaś już dodać. Nieźle, nieźle. Tutaj nam... no... 6. Nieźle. Multitool. Jak się to dodaje, bo na serio nie pamiętam. Options, mission, skills. Dobra. Aha, okej. 2 i 5. Nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać. Czyli tak naprawdę każdy inny zawsze coś do czegoś jest, tak?
Okej. Okay. Ja w pierwszej kolejności, co powinienem robić, to powinienem zrobić to. Ale musiałbym odzyskać moje ciało. Moje rzeczy z mojego ciała, nie wiem, czy tam jeszcze jest w ogóle. Potrzebuję tych rzeczy, więc możecie być pewni, że no... Kurde, no... Gram normalnie. Nie lecę w kulki. Naprawdę nie wiem, jak się go pozbyć, jak zrobić, żeby nas nie atakował, i nie wiem, czy gdzieś tu moje ciało nie leży, tak? No bo nie jestem pewny, miałem moje rzeczy w tym i ich nie mam. Więc na razie to muszę uciekać, żeby się go pozbyć, żeby mnie nie gonił, a prawdopodobnie będzie mnie gonił. Tak, tam jest. Więc jak najszybciej muszę zrobić, co muszę zrobić? Muszę się schronić. Bo wydaje mi się, że gdzieś tam moje rzeczy powinny być. Bardzo fajne odgłosy są. Bardzo przyjemne odgłosy są, więc coś tutaj jest pożytecznego w tym wszystkim. Ale spróbujemy czwóreczką. Może coś uzyskamy z tego. Zobaczmy inwentory. No, inwentory mam tylko rzeczy, które miałem. I coś straciłem. A, coś mi tu spada. Jakieś części spadają. Tego nie zauważyłem. Oj, patrzcie się. Ale no, chyba mam problem z delikatny. Chyba sensitivity mouse albo coś, bo... Bo coś mi tutaj nie gra, jeśli chodzi o to, o poruszanie się myszy i o to wszystko, tak? Coś mi tutaj nie gra, coś mi tu przecina, tak jakby. Coś mi tu nie grało. Nie chciałbym, żeby to miało wpływ na coś. No. Ale co tu się teraz stało, powiedzcie mi? Mi się zbugowało. Udało mi się to... Nie wiem, czemu to się nałożyło jedno na drugie. Tego nie jestem pewny. Coś tu mam w ogóle, widzicie? Hunt. Great.
Możliwe, że te części od tych zwierzaków, te części jakoś wpływają pozytywnie na mnie i będę miał rzeczy po prostu w tym, tak? Możliwe, że nie będzie atakował, a może zaatakuje. O kurde, powiem wam szczerze, że stary w czarnej dupie. W czarnej dupie, bo coś mnie atakuje, a nic nie potrafię sobie poradzić. A nie potrafię sobie jakoś żadnym poradzić w żaden sposób. Wydaje mi się, że poprzednio jak grałem, lepiej sobie poradziłem, lepiej to wszystko wyszło. Chyba trochę lepiej mi to wyszło. A w tym momencie jest to trochę... Nie po mojej myśli. Bo coś mnie atakuje. To coś chce się do mnie dobrać. 4. Okej, blueprinty. No, powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem. Bardzo się nie spodziewałem tego. Strange. Speed. Damy zwiększone inne rzeczy, tak? Mission. No tutaj niestety jeszcze tego nie zrobiłem. Mam główną misję, mam to, żeby zrobić te ogrodzenie. Jest do zrobienia ogrodzenia. No dobra, zakończyliśmy na skillach. Skille macie pod... O! Tutaj macie całkiem też inny sposób rozbudowywania tego wszystkiego. Brakuje mi i tak języka polskiego w tej... we wszystkich grach tego typu. Więc... jakby nie ma co się kłócić. Sprawdzę sobie, aha, tutaj dwóch, oczywiście zielone ma 3 i czerwone ma 6. I tu już mam pistolet dopiero, za 8. Więc cały czas będę musiał walczyć, żeby zdobyć. 9 na science. No nic, no... Cały czas się uczycie? Wrześniesz... Coś chyba przyleciało, albo coś zleciało. Ale tu sobie damy rzeczy, które nam się mogą przydać. Do ekwipunku. Coś nas spotkało. Jakiś meteor w ogóle. Zobaczmy tutaj, co mamy. Na plusie. Aha. Pick all the password. Okej, dobra. Dodamy to. Czyli nie możemy tego rozmontować, czy możemy? Dobra, no to idziemy po moje inne rzeczy. Tak, chcę zobaczyć. Aha, materiały są oznaczone tak. Aha, dobra, czyli wiemy, że te rzeczy się zdobywa z tego i musimy mieć tego więcej. Żeby zbudować w pierwszej kolejności płot. Wiemy, że zginąłem gdzieś tutaj. Więc tu gdzieś się powinna znaleźć moja...
kolejny jakiś potworek. Trochę nieładnie, że gra nas rzuca w takim momencie na pierwszej kolejności od razu na jakieś potwory. Nie jest to zbyt fajne, jeśli chodzi o grę. To wygląda jak tworzenie z dawnych naszych... Pamiętacie o tym, jakie stworzenie mi chodzi? Z ery dinozaurów. Dino. To stworzenie też teraz nie. To co było w arku takie pływające, w których wydobywaliśmy jakieś tam materiały. Oj. Nie mogę sobie z nim poradzić. Tak totalnie. Vitals are now critical. Nie chciałbym zginąć. Nie chciałbym zginąć. Okej. F2. Być może ja mam problem z myszą, że coś mi tutaj nie gra. Może ja mam tu jakiś problem. Wiem tylko tyle, że mam jakieś zdobyć jakieś materiały, jakieś pierdoły. Nie mam żadnej broni jeszcze, oprócz tego noża i... że mnie atakowały, jakieś dziwne stworzenia. Jeśli macie coś ciekawego na temat tej gry,